Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, widziałem kiedyś, jak pilot Boeinga pokazywał, przedstawiał kokpit, jak się włącza, jak uruchamia, ile czynności musi zrobić. Było to bardzo ciekawe. I mam taki pomysł, aby też zaznajomić Was, drodzy Państwo, z warsztatem i miejscem pracy organisty. To można powiedzieć, podobnie jest jak w kokpicie samolotu. Bo w przenośni takiej poetyckiej, poprzez muzykę i śpiew, wspólny śpiew, już od razu przy okazji dodam, że głównym zadaniem i takim powołaniem Kościoła to jest wspólny śpiew, wspólna modlitwa. Organista musi nad tym czuwać. Może zaśpiewa czasami ładnie Ave Maria, czy jakoś piękną pieśń, ale to tak dodatkowo, ale głównie to prowadzić śpiew. Bo Kościół nie jest salą koncertową, amfiteatrem. Kościół jest domem modlitwy. Trzeba pamiętać o tym. Na marginesie. Tak. Bardzo to jest ciekawe. Ile czynności i jak to wygląda. Od początku pokażę. Wyłączę. Tak. Włączam wzmacniacz, który jest gdzie indziej. Odsłuch. Zasilanie do rzutnika. Pokażę. O, tutaj. Zasilanie tym pilocikiem do rzutnika. Zasilanie do tutaj, do tej skrzynki od rzutnika. Monitor, taki monitorek to jest. Tak. Tym pilotem włączam ekran, który jest na kościele. O, już się zapalił. Żaróweczki, zaraz pokażę. Tak. Może będzie widać. Tak. Tak, jeszcze raz. Zapalił się. Rzutnik Tugal polecam wszystkim organistom firmy Tugal. Włączę jeszcze światło. Tak, włączyć światło. Rzutnik teraz. Tu jest napisane Benedictus, błogosławiony, niezawodny. Tak przenośnie humorystycznie jak karabin kałasznikowy. Niezawodny. Przycisk do włączenia. Gwiazdka. Krzyżyk, gwiazdka. I wpisujemy numer. Na przykład 1592. I jeszcze raz. Gwiazdka. I tytuł. I tutaj jest pilocik jeszcze do zmiany klatek na rzutniku. Już się pojawił tekst. I tam na ekranie tekst, też tekst. Tak. Światło, tak to już mówiłem. Do wpisywania tekstu można też komputerem wpisywać, bo jest karta. Klawiaturą przy komputerze, ale gdy potrzebny jest nagle tekst, to jest klawiatura do wpisywania tekstu. Pamiętajcie, drodzy organiści, rzutnik Tugal miał kiedyś inny, to zabrudzał się, trzeba było wysyłać do czyszczenia, czekać, tutaj przyjęcie, dzieci czekają, albo w trakcie nabożeństwa się popsuł. I teraz co robić? Znowu klatki szukać, inny rzutnik. A ten jest kilka lat już mam. 6-7 lat. Nic. Błogosławiony ten rzutnik. Jak to się mówi, święty spokój. Firmy Tugal. Tak.
To jest pulpit do nut. I tak. Tu są jeszcze takie registry. Tutti. Można włączyć tu from kombinacja, to tym się tutaj ustawia. Na przykład zaprogramujemy tym i jednym przyciskiem uruchamiamy te górne. Nie? Tak, tu są registry do pedału. Kopulacje z pierwszym manualem, z drugim. Organiści to wiedzą. Czyli jak gram nogami, to odzywają się też dźwięki z klawiatury. Albo pierwszy, albo drugi. Albo drugi, tak? Jak tutaj włączymy? Tu z drugi, tu z pierwszy. To jest pierwszy manual, to drugi manual. I też można te dwa manuały połączyć. Jeden manual, drugi. Teraz bardziej delikatny. Powiem jeszcze, że w tych organach nie można nic ustawić tonacji. Na przykład ktoś przychodzi i śpiewa i za wysoko, nie? Miałem taki przypadek, że w Bedur Ave Maria za wysoko, bo miałem w Asdur, miałem w Gedur, miałem w Cedur, miałem w Evdur. Ale dziewczę chciało nie w Evdur, tylko w Edur. Cztery krzyżyki. Drodzy Państwo, klasyka, dwie strony Ave Maria Schuberta. Trzeba było to zrobić. Trzeba było to zrobić. Guzikiem nie nastawię. Wszystko jest naturalne. Teraz jeszcze pokażę. To też jest takie, nie chcę pokazywać. Nogą można łączyć klawiaturę. A tu są basy. Basy. To się gra nogami. Tak. No. I tak. Na przykładzie pieśni Boże w dobroci. W Esdur, czyli niżej, to tak brzmi. Tak, nie? Jeżeli chcemy wyżej, to pokręcenie zrobimy. Wszystko jest niby ta sama melodia, ale zupełnie inne klawisze, wszystko nowe. Od początku. Jak w kokpicie pilota. Organista zabiera poprzez wspólny śpiew wyżej. Tak jak było napisane. Każdy człowiek ma wyższe ja. Coś nad nami stoi. Coś. Bóg, Ojciec. I jak wielki mistrz Jan Sebastian Bach powiedział, dźwięki nie przemijają, lecz wzbijają się ku Bogu jako niewysławiona pieśń pochwalna. Pieśń pochwalna. O, jest. Ekranik, podgląd, jeszcze raz tutaj te zmiany. Klatek. Co pokażę jeszcze raz. Tak. O, widać. O, jak się zmieniały teksty. To wszystko organista robi. To wszystko organista. Tak. Trzeba grać i kontrolować, żeby się nie spóźnić z przełączeniem. A jak się przełącza, to kilka sekund, 2-3 sekundy z wyprzedzeniem, nie? Żeby tekst był już podany, żeby nie było za późno. No i oczywiście wiedzieć, w którym momencie przełączyć. No i nie zapomnieć przełączyć. Tu jest pulpit do nut. Tak. Są też głośne registry, takie tam, tutaj nie chcę hałasować, bo ludzie, jest teraz w tej chwili cisza.
Życzę wszystkiego dobrego. Niech Bóg Ojciec błogosławi. Ludzie w ławkach to anioły, chór anielski, a tu jest orkiestra symfoniczna. Jest całość. Jest spokój, jest harmonia, jest, można powiedzieć, spełnienie. Jak już mówiłem, organy za plecami to orkiestra symfoniczna, a ludzie w ławkach to chór aniołów. Drodzy Państwo, obserwuję. Kobieta może być najpiękniej ubrana. Najpiękniej. I pięknie, i dobrze. Ale najpiękniejsza kobieta, kiedy się modli. Kiedy się modli, jest najpiękniejsza. Tak. Życzę dużo dobrego, dnia miłego. Bogu na chwałę. Soli Deo Gloria.